hordy faszystów. Pokażmy, że to nie kaliszanie. Tak manifestowali manifestacja, Kalisz wolny od faszyzmu. W niedzielę w Kaliszu zorganizowano marsz, Kalisz wolny od faszyzmu. To odpowiedź na wydarzenia, do których doszło podczas marszu 11 listopada. Grupa osób wznosząc antysemickie hasła, spaliła wówczas tekst statutu kaliskiego. Manifestujący spotkali się w niedzielę o godzinę 16 pod pomnikiem poety Adama Asnyka. Organizatorzy w mediach społecznościowych napisali, w dniu święta niepodległości Kalisz został pohańbiony. Hordy przybyłych z różnych miejsc w Polsce faszystów, zwołanych przez Wojciecha Olszańskiego vel Aleksandra Jabłonowskiego, wykrzykiwały na ulicach naszego miasta obrzydliwe hasło, śmierć Żydom. Spalono publicznie, przed gmachem ratusza, najważniejszy dla Kalisza dokument, statut kaliski z 1264. Pokażmy, że to nie kaliszanie, że nazizm, rasizm i wszelka pogarda dla człowieka są nam obce. Pokażmy, że Kalisz jest wolny od faszyzmu, dodano. Spalenie statutu kaliskiego w czwartek 11 listopada uczestnicy marszu w Kaliszu, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na główny rynek, gdzie spalono tekst statutu kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego w 1264 rok. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów marszu 11 listopada złożył m.in. prezydent Kalisza. W zawiadomieniu jest mowa o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego oraz napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej, informował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskiej. Maciej Meller. Przekazał też w niedzielę, że prokuratura ta wszczęła w sprawie postępowanie. Statut kaliski to jeden z najważniejszych dokumentów w historii Kalisza. Zagwarantował on Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, w których brali udział zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał on wolność osobistą i bezpieczeństwo Żydom, włączając w to swobodę wyznania, podróżowania i handlu.